Dobry! Słuchajcie, mamy pierwszy szron. To znaczy, wiadomo, że nie pierwszy, bo już skrobanie było nieraz. Szyby były skrobane w samochodzie. Natomiast jest już prawie 8:30, a szron jest nadal. Także słuchajcie, nie ma co, ale idzie zima. Idzie zima. Ja wcale nie chcę, żeby szła zima. No ja nie chcę. Ja bym chciała powrotu do pięknej, ciepłej, wrześniowej jesieni. No ale to już chyba za nami. Co prawda dzisiaj jest przepięknie. Jest cudowne słońce. My z Larsonem nieco pospali, ponieważ Gaba się rozłożyła. Gaba jest chora, a jak Gaba nie idzie na 8 do szkoły, no to ja też wstaję godzinę później. No pół godziny wstałam później dzisiaj, dlatego że odchodzi mi część kanapek do szkoły. A poza tym, no wiecie, Przemek wychodzi później, a ja robię jemu kanapki i kawę w termos, więc zdążam wstając pół godziny później. Także ja jestem hiper mega wyspana. Dzień dobry świecie. Zrobiłam sobie już dzisiaj poranną jogę z Gosią Mostowską. I to mi uprzytomniło, jak bardzo skostniałam. Jak, bo wiecie, do tej pory to od czasu, kiedy poszłam do pracy, to jak się wieczorem porozciągam w takich antystresowo, no to już jest wystarczająco. To znaczy nie jest wystarczająco, ale kończę na tym, o, w ten sposób. Natomiast takiej poważnej jogi, takiej naprawdę rozciągającej głębokie mięśnie, no to ja pierdzielę, to ja nie wiem, już jak dawno nie robiłam. No i wyszło mi dzisiaj na to, że nawet pozycja dziecka, która jest typową relaksacyjną pozycją, sprawia mi trudność, to znaczy wykonanie jej poprawnie, czyli umieszczenie głowy między nogami tak, żeby leżała na macie, no tak nie do końca mi wyszło, między nogami, między rękoma, Boże, nie, przepraszam. I doszłam do wniosku, że trudno, będę codziennie robić tę właśnie sekwencję, która wymaga takiego mocnego rozciągnięcia. Szczególnie, że to jest krótki czas, bo to jest 15 minut, a no bądźmy szczerzy, starość dziewczyny według mnie to nie są zmarszczki. No wiadomo, to też jest atrybut pewnego wieku. Natomiast starość dla mnie to jest skostniałość, taka, wiecie, niemożność zrobienia czegoś ze swoim ciałem. I oczywiście nie dotyczy tu żadnych wypadków losowych, takich, wiecie, że coś się stało z twoim ciałem, wypadku, ale z powodu takiej zgniuśniałości, takiego nic nie robienia ze sobą, bo czy biegamy, czy ćwiczymy siłowo, to nie do końca jest to, co daje nam rozciąganie. I to takie nie rozciąganie, że o, tam się przeciągnę i coś tam. Nie, no to też jest potrzebne, oczywiście, to takie podstawowe rozciąganie po nocy. Ale chodzi o to, żeby dotrzeć do jak najgłębszych mięśni i rozciągnąć te mięśnie, o których nawet nie wiemy, że one istnieją. Tak. Także ja wracam do mojej porannej jogi. Muszę ją wpisać dosłownie w plan dnia, żeby wygospodarować te 15 minut na to. Bo wiecie, najgorzej jest wygospodarować 15 minut rano. Potem wieczorem to jeszcze jakoś tam idzie, ale rano to jest ciężko. Także joga poranna wpisana w kajet. Oj, tak, wpisana. I będzie czyniona. A my idziemy z Larsonem do domu, idę myć głowę. I zapraszam Was na poranną pielęgnację. No hej, jestem tutaj dzisiaj właśnie z moją poranną i też i wieczorną pielęgnacją. Powiedziałam, że będzie tylko poranna, ale to nie będzie tylko poranna pielęgnacja, dlatego że mam trzy fantastyczne produkty, których używam i rano, i wieczorem. Ale nie wszystkich rano, nie wszystkich wieczorem. Są to dermokosmetyki. Mam wielką przyjemność Wam zaprezentować markę Candid. Marka Candid. Candid z języka angielskiego, to znaczy szczery. I marka szczerze pisze Wam na opakowaniach, co do czego, co z czym i podaje, słuchajcie, zawartość procentową składników aktywnych, które w nich tutaj są. Czyli wszystkiego, co najlepsze, macie podane, ile dokładnie tego jest. Więc chyba się nie wstydzą tego, ile tam wkładą, skoro dokładnie podają, tak myślę.
chcę, żeby było bardzo szybko, bo jest fantastyczna promocja w tej chwili na kosmetyki i mam nadzieję, że zdążycie jeszcze się zaopatrzyć w te kosmetyki, jeśli taka oferta dermokosmetyków Wam pasuje. Mam trzy kosmetyki, tak jak już wcześniej mówiłam. Mam dwa rodzaje sera, nie, dwa rodzaje serum do twarzy i jeden krem odbudowujący do twarzy, taki w większym opakowaniu. Wiecie, że ja uwielbiam witaminę C, zresztą chyba każdy, kto zaczął takie przemyślane dbanie o własną skórę, to witaminę C stosuje, dlatego że witamina C, to nie to. W ogóle zobaczcie, minimalistyczne, przepiękne opakowania, idealnie wyglądające na toaletce, jeżeli takową posiadacie. Ja nie posiadam, ale za to mam ten taki srebrny, tą srebrną małą tackę, na której stoją moje kosmetyki i właśnie one wyglądają przepięknie. Do każdej łazienki będą pasować. To taki żart oczywiście, ale jest to taka wartość dodana. Bardzo lekkie kosmetyki, to są plastikowe opakowania i to są opakowania z pompką, więc super. Także pokazuję Wam, gdzie jest to moje ukochane serum, bo to serum strasznie mi się podoba. To serum jest naprawdę świetne. Wiemy, że dermokosmetyki, no to trochę kosztują, szczególnie apteczne. Wszystko co apteczne, każdy kosmetyk apteczny to niestety jest to spory koszt. A tutaj firma postawiła na z jednej strony dermokosmetyki, których twórcy jak gdyby dokładnie rozumieją potrzeby naszych skór różnych, to dodatkowo jeszcze są niedrogie i spokojnie można sobie pozwolić każda Polka w każdej sytuacji na te kosmetyki, szczególnie teraz, kiedy są w promocji. Promocja minus 30% na kosmetyki właśnie marki Candy. I dziewczyny, tak. Pierwsze to jest to serum rozświetlające do twarzy, no taką ma pojemność jak wszystkie zwykle sera, czyli 30 ml, chciałam powiedzieć 30%. 30 ml i to jest tak, serum, które zawiera witaminę C i kwas szikimowy. Wiecie, to jest takie dwa w jednym, bo z jednej strony jest witamina C, która jest tutaj w stężeniu 1,5%. Jest to bardzo stabilna witamina C. Więc z jednej strony witamina C, która ma przyspieszyć regenerację naskórka, ma ją rozświetlić i do tego kwas szikimowy. A kwas szikimowy, jak każdy kwas, ma jego zadaniem jest właśnie takie mikrodelikatne złuszczanie naskórka. I słuchajcie, to macie takie właśnie jak gdyby sprzężenie dwóch sił. Z jednej strony witamina C, z drugiej strony kwas szikimowy. Kwas szikimowy robi fantastyczne mikrozłuszczanie skóry, odpowiada za mikrozłuszczanie skóry, ale nie powoduje takiego przesuszenia i nie powoduje tego, że skóra Wam się łuszczy, jak potrafi przy retinolu, który ja zresztą notabene bardzo, ale to bardzo serdecznie teraz, szczególnie w jesiennej pielęgnacji polecam, ale na wieczór, a ja to serum właśnie stosuję rano, każdego dnia. Ja mam duży problem z niektórymi dermokosmetykami, które pozostawiają taki, wiecie, nieprzyjemny dla mnie w odczuciu film na skórze. Te kosmetyki też pozostawiają film na skórze, taki bardzo delikatny, skóra się staje taka satynowa, aksamitna, ale nie jest to takie coś nieprzyjemnego, nie macie wrażenia, że Wam się to lepi i że wszystko co na to nałożycie też będzie tak, wiecie, kiepsko pracować razem. Dlatego też z całego serca polecam. Bardzo tanie, jak na serum z witaminą C, które potrafią kosztować krocie, to tu jest naprawdę dużo świetnych składników zamkniętych w takim małym, minimalistycznym opakowaniu, które naprawdę świetnie się sprawdza. Drugie serum jest to serum przeciwstarzeniowe z koenzymem Q10 i uwaga, trudne słowo. Ja sobie zapisałam, bo nie będę tutaj przekręcać. Astaxantyna. O, widzicie. Mamy tutaj koenzym Q10 i astaksantynę. I słuchajcie, ja to serum stosuję każdego wieczora. Koenzym Q10, słuchajcie, naprawia nam wierzchnią warstwę skóry, czyli naskórek. I on jest uważany za składnik, no i taki podobno jest, który niweluje wszystko, co niszczy nam promieniowanie UVA i UVB.
jak wiemy, słońce przyspiesza powstawanie zmarszczek. To znaczy może nie tyle słońce, ja jestem wyznawcą takiej zasady, że słońce niczego nie niszczy, tylko nadmiar słońca niszczy. Uważam, że słońce jest naszym sprzymierzeńcem, jakby nie było słońca, to by nas nie było, natomiast nadmiar, jak wszystkiego, na pewno szkodzi i to wiemy, jak, co potrafi nam się stać ze skórą po intensywnym opalaniu. Więc koenzym Q10 jest jak gdyby takim środkiem naprawczym do tego, co wyrządza nam nadmiar słońca. Dodatkowo koenzym Q10 bardzo, ale to bardzo wygładza zmarszczki. Oczywiście, ja też powtarzam, żaden krem zmarszczek nam nie zlikwiduje, ale jeżeli może je troszeczkę zniwelować, no to dlaczego nie? Pięknie się też wmasowuje w skórę, one nie pozostawiają, co jest dla mnie bardzo ważne, tłustej warstwy i dlatego każdy z tych kosmetyków stosowany osobno lub razem powoduje, że spokojnie możecie na niego nałożyć jakikolwiek makijaż i nic Wam się nie zroluje. No są co cóźne te pojemniczki. I zobaczcie, bardzo podoba mi się kolor tego serum przeciwstarzeniowego, bo spójrzcie, ono jest takie lekko kremowe. Ono mi się w ogóle wydawało, że to taki kolor powinna mieć witaminę C, ale nie. Nie wiem dlaczego witamina C zawsze kojarzy mi się z pomarańczami. Nie pytajcie czemu. Piękne, zobaczcie jak się ładnie wchłania. Ja tu sporo nałożyłam na twarz, tyle nie nakładam, ale chciałam Wam pokazać jak pięknie, o, dwa ruchy. I nie ma. Akurat to serum nie zostawia żadnego filmu, żadnego. Bezwonne, jak to w większości kosmetyki dermo. Oczywiście wszystkie kosmetyki marki Kylie to są kosmetyki wegańskie, nietestowane na zwierzętach i w 90% są wyprodukowane ze składników pochodzenia naturalnego. I to jest, słuchajcie, Hicior, który stosuje na noc, odbudowujący krem do twarzy. Tu nigdzie nie jest napisane, że to jest krem na noc, ale on jest taki nieco bardziej gęsty niż tamte sera. I on tak jakoś jednoznacznie skojarzył mi się z nocną pielęgnacją. Patrzcie, patrzcie. Jest czysto biały, też absolutnie bezzapachowy. I spójrzcie, jaki jest leciutki. Ale on nie powoduje czegoś takiego, co u mnie się często zdarza, że nałożę krem na noc i mam ochotę jeszcze dowalić jakiegoś olejku do niego. Tu nie ma takiej potrzeby. No i nie ma tego takiego dziwnego filmu, ale jest takie ukojenie na tej skórze. Ale ja nie powiedziałam Wam, co najciekawszego jest w tym kremie, czyli co jest w składnikach aktywnych. Mamy tutaj prebiotyki i ceramidy. Wiecie, że ceramidy są to takie cegiełki, które budują naszą skórę. Jak jakaś tam cegiełka z muru wypada, no to wiadomo, mur potrafi się zapaść. Tak samo też jest z ceramidami. Im mniej ceramidów w naszej skórze, im mniejsze ich stężenie, tym bardziej skóra zaczyna się zapadać, ta jej struktura, wiecie, te wewnętrzne wiązania. A tutaj mamy właśnie włożone takie cudo jak ceramidy, które wypełniają nam tą strukturę skóry. No i druga sprawa to jest prebiotyk. W tym kremie został wykorzystany probiotyk o nazwie Biolin i ten to prebiotyk stymuluje wzrost korzystnej flory bakteryjnej w skórze. Nie mam potrzeby sięgania po cięższe kremy, to co tutaj jest zdecydowanie mi wystarcza i czuję, że moja skóra jest naprawdę świetnie zaopiekowana. Są świetne, są super. Obecnie jest również promocja na wysyłkę. Wysyłka kosztuje 1 zł, niezależnie od tego, za jaką kwotę kupicie kosmetyki. Nawet przy kupnie jednego kosmetyku jest to kwota 1 zł, pod warunkiem, że wybierzecie DPD Pickup, czyli wiecie, do automatów DPD albo do żabki, w której możecie sobie bezkolizyjnie ze wszystkimi innymi obowiązkami odebrać taką paczkę od marki Candid. Marce bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za możliwość przetestowania kosmetyków, które są naprawdę świetnej jakości, są w niskiej cenie i które naprawdę sprawiają, że Wasza skóra jest ukojona, zaopiekowana i szczęśliwa. Ja jestem szczęśliwa, jak ich używam. Jeżeli możemy sobie zrobić taką przyjemność, to dlaczego nie? To są tylko kosmetyki i aż kosmetyki. Jeszcze raz dziękuję, a my widzimy się już za chwilę.
Znacie ten olejek do ust z marki Clarins? Clarins, Clarins, ja nie znam francuskiego, a to chyba francuska marka jest. W każdym razie o ten olejek mi chodzi. O, Clarins, Clarins, no mniejsza z tym. Zobaczcie, on kosztuje 108 zł po obniżce, 135 przed obniżką. I kiedyś byłam bardzo, bardzo ciekawa, w sumie to chyba nadal jestem, jak to się tak naprawdę sprawuje na ustach. No ale wiecie, 130 to za olejek do ust, to nie dam. Wydaje mi się, że taka cena za olejek to jest bardzo dużo, no ja tyle nie dam za olejek, no bo to jest tylko olejek do włosów, do ust. I słuchajcie, byłam dzisiaj, gdzie dzisiaj byłam? W Rossmanie i zobaczyłam właśnie coś takiego i bardzo mnie to zaciekawiło. Jest to Catrice, to się nazywa Tinted Lip Oil Glossing Glow, czyli no coś co tinted, czyli że jakiś tam kolor będzie dawało, jest typowy olejek. I jak oglądałam kiedyś takie filmiki odnośnie tego olejku do ust z Clarins, to dziewczyny się tam zachwycały jakąś taką podobną niesamowitą tą szpatułką, no czy jak to się nazywa, tym puszkiem, no tym, tą końcówką, że taka jakaś niezwykła jest i w ogóle sratatata. No i myślę sobie, co tam, przetestuję. Nie było to co prawda w żadnej promocji, ale mnie się akurat skończył błyszczyk do ust, wszystkie wydłubałam do cna i tak bym coś kupowała, a tak sobie pomyślałam, że idzie zimno, a błyszczyk to u mnie bardzo, bardzo długo schodzi. I myślę sobie, że przez całą zimę go będę pewnie miała. A błyszczyk do ust, znaczy olejek do ust wydaje mi się czymś bardziej kojącym do ust niż zwykły błyszczyk. I dlatego mówię, a jak mam testować, to przetestuję sobie teraz. I to właśnie tak jak mówię, jest to olejek z Catrice. On ma, tutaj ciekawie ile jest mililitrów. Czekajcie, patrzę na stronie Clarins, Clarins. Czy tam jak to tam? 7 ml, a tutaj jest, a tu są tylko 4 ml. No ale tak czy siak, bez promocji tam na stronie 135, a ten kosztuje 20 zł, więc nawet gdyby był dwa razy większy powiedzmy, no to powiedzmy, że kosztowałby 35, bo to nie jest równe 50% pojemności. No to w dalszym ciągu 35, a 135 to jest duża różnica, bo ja ten kupiłam za złotych 20. I ma bardzo, ale to bardzo konkretną tą właśnie końcówkę. Czekajcie, nie próbowałam, bo chciałam, żebyśmy razem sobie przetestowali. Zresztą widziałeście, otwierałam dopiero tą. Testerami w Rossmanie raczej staram się nie dotykać do skóry, więc wiecie. I zobaczmy. Prawdziwy olejek. Nie ma co. Bardzo gęsty. Nie spływa z ust. Pachnie chyba maliną. A malinką chyba. Kolory były trzy, wiecie, to jest ten taki najbardziej czerwony, był jeszcze taki różowy i beżowy, taki jaśniusieńki różowy i taki beżowy. Już mi się to podoba. Gdyby dać do tego konturówkę jakąś delikatną, taką jasną, żeby tylko podbić kolor, no, wiecie, no tu nie ma co liczyć na to, że to się utrzyma na jakoś długo. To się pewnie w ogóle nie utrzyma, ale... Pogadamy sobie to teraz. Specjalnie dlatego wyjęłam go jako pierwszego z moich zakupów, żeby Wam pokazać i sobie też przy okazji, jak to długo utrzyma się na ustach. Bardzo ładnie pachnie, tak czuć tą malinkę, ale to jest taki bardzo delikatny zapach. Nic, co by Was jakoś mocno w nos kło. Bardzo ładnie. Ale nie jest też klejący, wiecie? Jak niektóre takie paskudne błyszczyki. Na pewno jak wiatr zawieje, to włosy się do tego przykleją bez wątpienia. Ale ładnie. No i jakiś tam kolorek ma. Taki właśnie tinted. Ale ja akurat takich typowych tintów do ust to nie cierpię, bo one barwią usta tak
że potem nie można tego zmyć, a jeszcze nie daj Bóg wyjedzie się nie tam, gdzie trzeba, to też w tym miejscu zostaje. No ale dobra, to tam pikuś. I to jest jedna rzecz, którą kupiłam dla siebie, a dwie, trzy w zasadzie pozostałe kupiłam dla Gaby. Z ostatniej to będziecie się śmiać. No bo to miało być śmieszne i to chciałam, żeby ona się śmiała. Mam nadzieję, że telefon jest tak skierowany, że jeszcze tego nie widzicie, bo to tak leży tutaj przede mną. W każdym razie dziecko zgłosiło zapotrzebowanie na szare dresy. Przyszła do mnie wczoraj i mówi, że ona chce szare dresy, takie zwykłe szaruchy. I gdzie jak nie w Sinseju. I słuchajcie, kupiłam jej trzy dyszki, to kosztowało około 29,99. Zobaczcie, takie zwykłe szarowate dresy ze ściągaczami na dole. I one mają taki fajny nadruk. Ja chyba sobie taki też kupię do latania po domu, bo one ze zniżką kosztowały mnie 21 zł, więc... Kurde, w lumpie, słuchajcie, na nowym towarze są dwa razy takie drogie. To też to, co się dzieje w cenach, jeśli chodzi o zakupy w Lumpeksie, to jest ostatnio hit. Ja słyszałam, że w Lubelskim podobno są takie lumpeksy, w których można kupić coś na nowy towar za 15 zł. No ja takich lumpeksów już od dawien dawna nie oglądam. Nie ma takich lumpeksów w Wełku, a na wyprzedaży to w tej chwili wiszą takie szmaty, że w ogóle nie ma na co patrzeć, więc... Sinsej służy pomocą. Gaba ma już trzy pary dresów z Sinseja, wszystkie zachowują się świetnie, piorą się świetnie, nogawki się nie przekręcają, nic się nie dzieje. Nie jest to najwyższej jakości bawełna i wcale nie zamierzam tu nikomu wciskać kitu, ale do takiego latania na co dzień są wystarczające, szczególnie, że ona w tych dresach lata z psem i duźda się po podłodze nadal jeszcze, więc... Znaczy ja w jej wieku też się duźdałam na podłodze, bo... Nie wiem, czy wy też tak miałyście, ale u mnie to pół życia takiego nastolatkowego i już, no, u Gaby to ostatnie naście, nie? To ja spędziłam na podłodze u siebie w pokoju, bo wszystko na tej podłodze robiłam. Ja tam czytałam, rysowałam, słuchałam muzyki leżąc na podłodze, na poduszkach, no i ona ma podobnie. Także słuchajcie, takie dresy, one są w najróżniejszych kolorach. Ja sobie wezmę beżowe, dlatego żeby Larsona nie było na nich widać, no bo ja chcę takie do latania z psem i do takiego właśnie siedzenia w domu, o, po prostu, a wiecie, Larson wszędzie. I słuchajcie, Jezus, film sponsorowany przez słowo, słuchajcie, ale słuchajcie, kupiła mi gatki, bardzo fajne i tu są dwie pary w zestawie, kosztowały szumne 12,99 za dwie pary i zobaczcie, to są takie zwykłe, czarne gaciowce, bardzo fajne, z taką tutaj gumką, co tu jest napisane? No days off, no days off, no days off. No Gaba to ma same days off, no ale dobra, niech będzie, mocno zajęta jest, no days off. Fajna bawełna, one są, dobrze jej się sprawdzają, ja jej całą bieliznę kupuję w Sinseju. A nawet jak coś tam się podrze po dwóch, trzech miesiącach, to wiecie, jak para majtek kosztuje 6 zł, to idzie przeżyć. I trzymajcie się. I to jest coś, co jej kupiłam na poprawę humoru. Teraz jej zaniosę jeszcze przed pójściem do pracy, bo mnie to samo rozbawiło. Właśnie w Sinseju. Stałam już przy kasie, a przy kasie to wiecie, w Sinseju różne pierdoły wiszą. I tak patrzę, patrzę, a dopiero co spojrzałam, że odpadł jej breloczek do kluczy. Ten piesek taki, ten z temu, co jej kupowałam, który nadal jest w świetnym stanie, tylko po prostu to zapięcie się urwało. Chodzi mi o to, że nie porysował się jakoś specjalnie, a myślałam, ja mu dawałam tydzień, że będzie cały porysowany, a on myślę, że prawie rok wytrzymał jej na tych kluczach. I mówię sobie, no... Jechałam dzisiaj w ogóle do tego Sinseja z tą myślą, że gdzieś w galerii kupię ten taki bryloczek do kluczy, ale nie myślałam, że kupię coś takiego fajnego. Słuchajcie, wiecie, że Gaba te antystresowe i takie zabawki lubi sobie miętosić. I słuchajcie, patrzcie, patrzcie na to. Wszędzie tu można coś duźdać. I ja jestem przekonana, że ona się zakocha w tym smoku, czy co to tam, ja się na bajkach nie znam, może to jest jakaś postać z bajki, wiecie, to już nie te czasy, ja już na bajkach nie znam się w ogóle. To kosztowało 9,99.
O, i zobaczcie, jak naciśniecie, to oko mu wylata. Proszę bardzo. Ale ono jest przetwierdzone, to nie jest na zasadzie, że się odkleja. No i tutaj jeszcze ma takie... Nie mogłam się powstrzymać i mam nadzieję, że ona zrobi taką minę, że ja się też będę cieszyć z tego, że kupiła mi coś takiego. No uważam, że zarąbiste dziewczyny. Nie podobałam się, bo... Ja myślę, że to jest idealny prezent dla 20-letniej dziewczyny, nie? No idealny, ale uwierzcie mi, Gaba będzie przeszczęśliwa. Jest godzina 14, ja się zwijam do pracy. W ogóle zostawiłam telefon w samochodzie. I mam nadzieję, że tam nie mam 4000 nieodebranych, bo się załamie. Także zwijam się, idę do domu, nie idę do domu, no idę w sumie pod dom, bo powiem jej, żeby zeszła na dół i odebrała swoją przesyłkę, ale myślę, że będzie przeszczęśliwa. Ale jak się fajnie trzyma, spojrzę tylko właśnie, bo ja nie widzę tego, co wy widzicie. Chcę zobaczyć, czy nie rozjechał się, w sensie nie zjechał mi już poza kontur ust. Nie. A zobaczcie, to się całkiem takie różowe zrobiło. Usta mi się jakieś takie różowe zrobiły. Ja co prawda miałam gdzieś tam resztki konturówki, ale to takie prawie, że niezauważalne. Nie sądzę, żeby to od tej konturówki się taki kolor zrobił. Bardzo fajne. Muszę wypróbować inny kolor. Ten beżowy może byłby fajny, taki niezobowiązujący, bo ten jest jednak taki... Naprawdę tinted tam wszedł, ten tint wszedł w skórę ust i naprawdę to widać. Zapachu praktycznie nie czuć już w ogóle. Ale tutaj to jest naprawdę śliczny ten zapach. Wiadomo, że to jest chemiczny zapach, no nie ma co tutaj, wiecie, myśleć. Ale jest naprawdę bardzo ładny. Poziomka może? Może to poziomka jest? Czy tu jest napisane olejek do ust, zmieniający kolor? Z olejkiem wiśniowym. Wymyśliłam sobie malinę. Dobra, no to niech będzie wiśniowy. Tu jest napisane dokładnie tak. Olejek do ust, zmieniający kolor, delikatnie barwi usta z olejkiem wiśniowym. Fajne to jest. 20 zł bez promocji. Świetne. Jeżeli barwi usta, to jeszcze fajniej. Bo zwykły błyszczyk, to wiecie, posmarujecie, bababam i nie ma. A tu nawet może, być może będzie tak, że jak go zjecie, to w sensie sam olejek, to ten tint w ustach i tak zostanie. No i super. Dobra, dziękuję Wam, kochane dziewczyny i chłopaki, za Waszą dzisiejszą obecność. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że w jakimś dodatkowym filmie weekendowym, ponieważ weekend mam wolny i mam nadzieję, że spędzimy go sobie raz. Trzymajcie się ciepło, buziaczki i pa, pa!